Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. O znakach prawdziwej świętości. Pewnego razu jedna niewiasta, podniósłszy głos, rzekła do Pana Jezusa: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Tymi słowy Jezus dał do zrozumienia, że przyczyną najwyższego wyróżnienia Maryi była nie tylko godność Matki Bożej, ale zarazem jej sumienne i wierne spełnianie wszystkich obowiązków religijnych. Maryja nie wysłużyła sobie przywileju macierzyństwa Bożego, lecz darmo go otrzymała od samego Boga. Natomiast świętość stanowiła jej własną zasługę, ponieważ była wynikiem jej współpracy z łaską Bożą. Właściwie nie to, co Bóg czyni dla nas, ale dopiero to, co my czynimy dla Boga, zasługuje na Jego nagrodę. Dobry sługa, według Ewangelii, nie poczytuje sobie za zasługę, że otrzymał 5 talentów, lecz że zyskał drugie 5. Słusznie się chlubisz godnością dziecięcia Bożego, otrzymaną na Chrzcie Świętym. Zważ jednak, że ta godność nie postawi cię w rzędzie świętych, jeżeli jej nie utrzymasz świętością swego życia. Między świętymi są tacy, którzy mieli widzenie i zachwyty, ekstazy, ale nie powinieneś im tego zazdrościć. Oni wiernie spełniali wolę Bożą i to bezustannie. W tym winieneś usilnie ich naśladować. Wstąpiłeś może do świętego stanu. Nie on jednak ma cię ubezpieczyć, tylko czujność twoja i sumiennie wykonywane obowiązki. Judasz, zdaje się, czynił cuda, a mimo to został potępiony. O świętym Janie Chrzcicielu nie czytamy, aby czynił cuda, a jednak według Pisma Świętego Syn Boży oddaje mu największe pochwały. W opinii ludzi można uchodzić za wielkiego nawet bez świętości życia, ale w oczach Bożych ten tylko coś znaczy, kto jest święty. Człowiek zaś tylko o tyle jest święty, o ile spełnia dobre uczynki. One będą dla ciebie, jak były dla Maryi, podstawą twej chwały. Zrozum więc, że Pan Bóg zbawienia twego nie przywiązał do niezwykłych czynów przyrodzonych, ani też nadzwyczajnych darów łaski. Ale, by się tak wyrazić, uczynił cię Panem twojego zbawienia, ponieważ uzależnił je nie tylko od siebie, ale zarazem od ciebie samego. O mój Boże, kto będzie przebywał w twym przybytku, Panie? Ten, który postępuje bez skazy i działa sprawiedliwie, kto spełnia wszystkie swoje obowiązki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.